Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Medieval u mnie na kanale. I tak, przed nami nawiedzone ruiny, czyli właśnie to jest zamek królewski, do którego zmierza armia demonów, którą uwolniliśmy w zaczarowanym lesie. Czas przejść przez ten most, który wcześniej sami spaliliśmy, prawda? I to jest, by the way, ciekawostka. Uprzedzam fakty, jakbym miał do tego dojść. To jest poziom, w którym przegrzała mi się konsola i wyłączyła się sama. Powiem wam dokładnie, w której lokacji to było. Nawiązywałem do tego w jednym z poprzednich odcinków, jakby co. Teraz, bo jako konsola jest wyczyszczona i chodzi o niebo lepiej, ma o niebo lepszą temperaturę. I poza tym jakby chyba patche do tej gry podziały magię, ponieważ definitywnie ta gra działa lepiej po tych patchach. Nie było ich dużo, chyba jeden czy dwa, ale definitywnie zrobiły robotę. Dobra, i teraz tak, mamy tą sytuację. Trzech wsiurów jest bardzo bliskich spalenia. I teraz mamy tutaj zabawę. Nie byłem super fanem tego poziomu jako dziecko, teraz jest lepiej. Więc tak, najpierw musimy przegonić te kury, tak by zeżarły ziarno. Kamera jest super. Ogólnie w każdym z tych kupce ziaren coś tam chyba jest. O właśnie. Więc jak tylko dostarczymy tam kurczaki, bardzo grube te kury, żeby nie było. I całkiem spore, patrząc po tym, jak wysoko sięgam Danowi. Jakby mam kurczaki, tak więc wiem co nieco o kurach, okej? Okay? Naprawdę nic o nich nie wiem. Po prostu mieszkam na moim podwórku. Ręka Dana mnie przeraża. Just saying. Ogólnie dobra, ognista zbroja niekoniecznie mi się przyda. Zamiast tego uderzymy w miecz i niech będzie najlepszy łuk w takim bądź razie. Dobra. Liczyłem, że coś będzie w tych kubkach, ale nic tutaj nie ma. Jestem zawiedziony. Myślałem, że będzie tutaj złoto przynajmniej. Nie wiem, czemu te drzwi są kurwa randomowo zamknięte. Więc tak, demony się tutaj rozbestwiły. Wysypały kurom ziarno. Palą żywcem ludzi. Nie wiem, co jest gorsze. I to wszystko kind of nasza wina. Nie biorę tego 100% na siebie, ale jakby, wiecie... Musiałem przejść, no nie? O mój Boże. I kury nie zeżarły jeszcze. O właśnie. Okej, okay, sorki za przerwę. Ostatnie ziarenko zostało i do tego przycisk nie wysunął się. Welcome to Castle Peregrine. In the time of King Peregrine, this magnificent edifice was the seat of power and home to the royal household. Now it is home only to ghosts and forgotten memories. Okej. Okay. Dawniej panował tutaj nasz ziomek król. No i teraz mamy tą wesołą sytuację. Widziałem tutaj te zasrane demony cienia. I jak tylko... O nie! Nie! Dan, strzelaj, bro! Nie! Uff, dobra. Ktoś jeszcze? Dobra, i to jest dziwna rzecz. I tak, jeśli te demony kliknęłyby klawisz, to ludzie spadliby w płomień i umarli. I to jest dziwna rzecz, której ta gra nie tłumaczy, ponieważ nie tłumaczy nam, jak uwolnić tych ludzi. I osobiście, zarówno jako dziecko, jak i teraz uznaję to za mega nieczytelne. Ponieważ musimy, uwaga, zaekwipować młot i uderzyć w ogień pod człowiekiem. Na moje to dziwnie nieczytelne, jakby... Co? Czemu młot gasi płomień? Co? Młot? I tak, teraz możemy nacisnąć klawisz. Ludzie uciekną. A my możemy iść za nim i odebrać naszą nagrodę. By the way, żadnego z tych ludzi nie dziwi widok jakby... Ser Dana, bohatera narodowego, jako szkieleta. Thank you for rescuing us, kind sir. Forgive us, master. We have no pig to reward you. But we'd be honored if you'd accept these shiny gold-colored stones as a token of our... Kuro? Tak, niestety, panowie, nie mamy żadnych świń, które moglibyśmy dostać nagrodę. Te dziwne, świecące kamienie też są okej. I tak, to... Oto i, nie wiem, jeden z bardziej randomowych momentów w tej grze, moim skromnym zdaniem. I by the way, ciekawostka, jak tylko było zbliżenie na tych gości, to konsola zaczęła troszeczkę płonąć. Coś jest bardzo nie tak z optymalizacją tej gry.
zwłaszcza ze twarzami postaci. Czy tu jest płytko? Nie, tutaj nie jest płytko. Właśnie Dan popełnił samobójstwo ku naszej uciesze. A potem wniknął w podłogę. A, to jest kielich. Kamera nie jest najlepsza i prawie że wpieprzyłem się w przepaść, bo nie pokazywała mi głębi przez chwilę. No dobra, tu mogę wejść. To jest ogólnie cała zagadka związana z tym zamkiem aktualnie. A, tu pewnie potrzebuję runy, jasne. To dziwne, żeby zrobili całe pomieszczenie na jedną runę, ale co ja tam wiem. Czekać, nie mam cierpliwości do tego. Ja z tego przyjmę kulę armatnią na tarczę. O, dobra, tutaj mam demona. Nie ginie. Ale śmieszy się obalił, nie? A, czy wróciliśmy na górę po prostu, jasne, jesteśmy tu na murach. Tutaj mamy buteleczkę, jakby co. Mam kolejne buteleczki, no, sporo ich. Sir Daniel Fortescue, it's to ja. A long time. Welcome back to your home. But it is sad that you should see it so. The jewel. Tak, przewoźnik mówił, że Dan umarł 500 lat temu. For Zarak's army of shadow demons. Wszyscy nasi przyjaciele, nasz kumpel król, wszyscy nie żyją. To nie przez tragiczną śmierć, tylko po prostu z racji czasu and stuff, nie? Czas na kurczaka. Nie, to nie kurczak. Kuźwa, stary, wyrzuciłeś mi swój buzdygan, bro! Aż kurczakiem zbudowałem. Jakby danie jest fatalne, jeśli chodzi o celowanie tymi kurczakami. Dobra, nie. Kurczak to był chujowy pomysł. Pogadam wam. Nie! Moja tarcza! Ach. Well shit. Cyk. I widzicie, jeśli teraz uważacie, że to jest sporo włażenia do menu i kombinowania... O, to znowu srebrna tarcza. I kombinowania, to pomyślcie, ile tego było w oryginale. Teraz możemy przerzucać się jednym kliczkiem między dwoma brońmi. To jest awesome. W oryginale przy każdej zmianie trzeba było wchodzić do menu i dłubać w nim. Okej, okay, dobra, teraz pytanie za 200 punktów. Gdzie ja do jasnej cholery mam iść? Życia nie potrzebuję. Jestem martwy w końcu, prawda? Creepy usta są creepy. No, jest dziwna sytuacja. Nie mam żadnej runy, prawda? Ja. Niedobrze. Niedobrze, moi mili. Tam jest wyjście z poziomu, to pamiętam, jasne. Tutaj byliśmy i niestety tam nie było. Tutaj jest tylko kielich, który jest nieaktywny dodatkowo. Holy shit! Czemu nagle mam z tym taki problem? Dobra, czekajcie, może opuściłem coś na murach? Och, runa jest, oczywiście. Ogólnie dobra, jeśli jest coś, co mnie denerwuje w tej grze, to są to niewidzialne ściany. To ja naprawdę chciałem móc przeskoczyć po prostu na tym płotem i wiecie, ściąć sobie ładnie trasę, ale nie mogę.
Dobra. O! Demony! Ciemność. A, spodziewam się więcej. Dobra. Tutaj potrzeba specjalnej obrony. Dan, nie jęcz do cholery. Masz zbroję z odpornością na ogień, okej? Dobra. Dzień doberek. Ach, kuźwa, chciałabyś, gro. Pamiętam te twoje numery. W sensie nie, żebym... I tak muszę tutaj wskoczyć. Dobra, tutaj troszeczkę słabo wszystko widać, więc teraz zaczniemy moją ulubioną zabawę o nazwie napierdzielanie z łuku na ślepo i liczenie, że coś trafię. Na szczęście ten dziwny świetlik, który lata z Danem, on podświetla cel z automatu. Ogólnie to jest zabawne, ponieważ jeden z tipów tutorialu mówił na temat tego świetlika i rzekomo tak, przez to, że teraz Dan ma jedno oko i przez to nie ma percepcji głębi, nie ma postrzegania głębi, to... tak, bogowie dali mu świetlika, który robi za jego celownik. Ciekawe, nie? Dobra. I tak, to w tej lokacji przegrzałem się w konsolach grałem. W tej lokacji. W tej malutkiej, ciaśniutkiej lokacji. W tym pomieszczeniu metr na metr. Tutaj PS4 Pro wyrąbało mi komunikat. Wyłączam system, grozi przegrzaniem konsoli. I konsola w tym momencie się wyłączyła i chłodziła się przez chyba parę minut. Sir Fortescue, noblest of my courtiers, bravest of my captains. Oh, that we should meet at such a dark hour, with the fate of this realm lying once again in your hands. Good God, Fortescue, what's happened to your jaw? Dobre pytanie. A, okej, odpadła, jasne. Bad luck, old man. Now look, Zarok's army of shadow demons hide beneath us within this very mountain. They prepare, as we speak, to invade Fair Galadriel. If we are to thwart his plans, we must bring down the castle on top. We must unleash the lava behind the floodgates. I can take you to the gate's control lever, but you alone can pull it. Of course, it's a highly dangerous mission, even for a dead man. I dare say that when that fiend sees what you've done, he'll make sure you spend eternity in the most unspeakable torment. But then, I know these things mean nothing to a man of your iron will. Eh, Fortescue? Splendid. Good luck, old friend. Król jak na idiotę, który widzi w Danie ultimate bohatera, jest całkiem hardkorowym gościem, w sensie najwidoczniej armia ciemności w tym momencie gromadzi swoje wielkie siły pod tym zamkiem w górze, w środku góry, by ruszyć na misję podboju świata. Ale spokojnie, ten zamek został zbudowany na wulkanie, więc no właśnie. Więc tak, właśnie. What the fuck? Co się dzieje? Dobra. Tak, wysłał nas, żebyśmy rozwalili jego zamek. O kurde! I zsypali go na głowę duchom i demonom, które są pod nim. Okej, okay, tutaj jest coś dziwnego. Ten młot powinienby totalnie odpychać te demony, te gardłice. Czekajcie, czy ja mogę odpychać mieczem po prostu? Tak, to działa i to działa o niebo lepiej, dobra. GTFO! Au!
Ej, a, płonę, tak. Tarcza może być dobra i magiczna, ale nie blokuje trzaskających od dołu płomieni niestety. Ta gra jest realistyczna, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, kielich do podniesienia. Tylko o to mi chodziło. A wulkan załatwi resztę. Au, moja butelka. Done out! O nie! Szlak, zapomniałem włożyć runy w miejsce. A zegar tyka. Dobra. Runa została włożona w miejsce. I teraz tutaj, o właśnie, oczyściliśmy jeziorko. Raz. Wywalamy drzwi. Kurwa, drzwi nie zostały wywalone, ściana została. Dobra, mam alternatywny pomysł. Zbaguję się w tej katapulcie. A czekajcie, jeszcze mamona. Done out. Twierdzę, że ten efekt strzału był zrobiony absolutnie słabo. W oryginale Dana po prostu wykatapultowało na orbitę prawdopodobnie, a to jego model tak bardzo leniwie się przesunął zamiast tego. No dobra. Co tym razem? Power up do zdrowia? A i by the way, jakby armia demonów powstrzymana. Zwaliliśmy mi cały wulkan na głowy. Stranger? Czekaj, znamy się przecież. Czy ty mnie podrywasz? Zamknij oczy i wyciągnij ręce? Wyczułam tutaj podtekst. Jakby panienko nie chce jakby, nie wiem, zabijać twojego Lady Bonera, ale jakby Dan jest martwy. Tak tylko mówię, nie? Jakby to nie było jasne. No dobra, co my tu mamy? Więc tak, niech będą dzidy, magiczne strzały i ogniste strzały. I jeszcze na trochę kasy zostało. Standardowe strzały? Nie, whatever, mam dość broni miotanej. O, mogę sobie naprawić sobie resztę tarczy. Awesome. Ze strony gargulec ze żarcą moją gotówkę. No dobra, i tak, dzięki wystrzeleniu z katapulty wylądowaliśmy w tym absurdzie na statku latających piratów, czemu pytacie. I w tym momencie zostały nam dosłownie 4 poziomy do końca. Został nam statek piratów, wieża Zaroka, kuźwa wehikuł czasu i sam Zarok. Tak więc, no, jesteśmy bardzo blisko końca i prawdopodobnie kolejny odcinek będzie ostatnim, a w ten odcinek jeszcze wcisnę statek piratów. Au, my face. Hej. A, tak, jakby co, to w czaszce Dana żyje robaczek. Jakaś glizda, która prawdopodobnie zeżarła jego mózg. I to jest jedyna scenka, gdzie ją widać. Pamiętacie ptaka, którego któremu strzaskaliśmy jajka w zaczarowanym lesie? Oto i on! Najwidoczniej nie ma tego za złe Danowi. Najwidoczniej nie było gotowe na macierzyństwo. Ten ptak nie był gotowy. I pomaga nam teraz. I kolejny z moich bardziej lubianych poziomów w tej grze. Dosłownie, ze wszystkich poziomów w całym Medievalu. Najczęściej wracałem do tego. To jest chyba najlepszy poziom, jeśli chodzi o czyste platformówkowanie w tej grze. No i klimat. Klimat jest prima sort. Lubię twoje zęby. Good! I want that scurvy dog dangling from yon yard arm by his bowels!
Is that really necessary? Couldn't we just give him a good tongue-lashing and drop him off at the next port? Look! There's not a man-jack on this ship who wouldn't keelhaul his own grandmother for the silver in her hair! There'll be no tongue-lashing! Bring the landlubber to me and I'll tear him a new orifice! So, tak, pan kapitan statku powiedział, że o, jesteśmy teraz na jego statku, więc za karę, za wtargnięcie zostaniemy powieszeni za własne wnętrzności generalnie przy kadłubie, a, nie wiem, oficer statkowy, podkomendny kapitana powiedział, że a może wystarczyłoby go w sumie okrzanić i odstawić w kolejnym porcie? Nie, nie, no to nie przejdzie. Bez morderstwa nie przejdzie. Ogólnie tak, sprawa, o której chyba jeszcze nie mówiłem, taka ciekawostka, nie wiem, to nie jest pierwszy remake Medievila, to drugi. Pierwszy remake oryginalnego Medievila był na PSP, nazywało się to Medieval Resurrection i nie dość, że miało wadę dosłownie każdej gry na PSP, tak jak gówniana kamera, żałosny framerate, brzydka grafika, to... Bardzo zgłupili Medievila w tym remake'u. Nie grałem w niego personalnie, ale słyszałem niepochlebne opinie. Mianowicie tak, na przykład ten właśnie robaczek, który mieszka sobie w głowie Dana, jest, wiecie, takim wesołym przypomnieniem, że Dan jest de facto martwy. On dostał głos i całkiem sporą rolę w tej grze i wiecie, jako że Dan nie mówi, tylko nie wiem... memla sobie pod brakiem nosa, niezrozumiale. No to robaczek został osobą mówiącą, wiecie, tak by młody potencjalnie gracz nie zagubił się w tym szerokim świecie, więc tak, to robaczek wszystko komentował, robaczek mówił i tak dalej, i tak dalej. Byłem ciekawy, co tam jest, dlatego tam poszedłem, co? I to było całkiem głupie i bardzo zdzieciniałe. I w sumie nie wiem, czemu ktoś uznał, że taki robaczek jest... Na przykład ten robaczek gadał z Herosami w Hali Herosów. Nie wiem, czemu ktoś uznał to za, nie wiem, dobry dodatek, w sensie... Teraz oczywiście mówię to zupełnie z perspektywy dorosłego, ale nawet jako dziecko bawiło mnie to, że nikt nie może zrozumieć Dana, ponieważ on jedynie, wiecie... Wydaje, nie wiem, tego typu dźwięki niezrozumiałe. Czy on jest martwy? Dobra, jest martwy. Tak więc uważałem to za zabawne i dodanie mówiącego normalnie robaka, który mówi w imieniu Dana, jakby totalnie niszczyło sens tego żartu. Więc nie wiem, co tam zaszło. A i generalnie tak, z ciekawych rzeczy, nie dość, że gra była brzydka i działała gorzej, w sensie jakby była oczywiście ładniejsza od wiecie oryginału na PS1, no bo to jednak granica, wiecie, różnica sprzętu. Ale gra ucięła poziom z mrowiskiem na przykład. Wierzcie mi lub nie, ale akurat teraz ponownie celowo wpadłem do przepaści. Ponieważ bez zniszczenia tych szkieletów pod pokładem nie bylibyśmy w stanie dorwać się do kielicha w tym poziomie. Gdzieś mam Samonera. Albo i nie! To dziwne. Może mógł ich zabić po prostu? Hej, szkieletki! O. Stanie czy się rozwali? A, okej, okay, rozwali. A nie zostaje za niego dusz chyba niestety. Chyba tylko ci, aby wiecie, oficerzy statkowi w niebieskich płaszczykach, chyba tylko oni dają nam duszę. Niestety. By the way, czy to dosłownie jest tylko... nic tu nie ma? Okej, okay, to było dziwne. To było dziwne. No dobra. Where now? Ej, typowo pamiętam, że tutaj jest coś poukrywane, więc teraz mam bardzo duże wytyfy, czemu tutaj nie ma.
Czyżbym coś źle zapamiętał? Przecież to niemożliwe, przecież mam perfekcyjną pamięć, która nigdy nie zawodzi, prawda? A gry, które raz ograłem, znam od ręki, perfekcyjnie. Lepiej niż własną kieszeń. A, dostałem. Auć, moja tarcza. Wow, coś na co tak w temacie znania gier od podszewki, nie? Coś na co nie zwróciłem wcześniej uwagę. Dan podczas swojej szarży, mimo tego, że de facto szarżujemy tarczą, nie blokuje damage'a. To dziwne, a czy nie było tutaj totalnie nic poza tym jednym szkieletem do zniszczenia, jasne. Ops. Wow, Dan, jasne, super, niewidzialna ściana, nie krępuj się, stary. Nie krępuj się. Zaraz ten statek przestaje być jednym z moich ulubionych poziomów. Au. O! Chuj, ta ścianę całość, tamtą siatkę trafiłem tutaj. Mam 200% kontroli nad swoimi ruchami. Nie 100, 200. Taki dobry jestem. No i teraz basically, jeśli jesteśmy cwani, możemy zeskoczyć do tej klatki stąd. Ewentualnie przejść po tamtych, wiecie, dyndających deskach śmierci. Ale spokojnie. Możemy też zrobić to. Tak jest prościej. No dobra, tam mamy koniec poziomu. Ale my nie chcemy jeszcze końca poziomu, prawda? Dzień dobry. A, tu jest kielich. To dobrze, bo nie pamiętam, gdzie on jest. Och, nie. Dobra, czy jestem w stanie trafić oficera stąd? Ponieważ nie chce mi się wracać. Dan na czymś tam lokuje, więc liczę, że go trafiamy. O tak, dobra, trafiamy. Ach, zna się te numery. Ej, tak w temacie numerów, gdzie jest... Gdzie jest kurwa most? Chuj, nieważne. Nic czego odrobina parkouru nie zmieni. O, teraz most wrócił oczywiście. Dziękuję, gro. Jak zawsze na złość. Wiecie, teraz zbieram w sumie te kielichy głównie po to, żeby mieć 100% gry. Bo jest jeszcze jeden warunek 100% gry. A bardziej po to, żeby dostać jakby zakończenie, ukryć zakończenie. Głównie po to zbieram te kielichy. Ponieważ nie dostaniemy już żadnej broni. To się dupa, jest tak ostro. Aha, i teraz powinien walczyć z oficerem, a go tutaj nie ma. Powinien walczyć ze stachami. Dobra. I czas na bossa. Ta walka z bossem jest... interesująca. To jest słowo, którego użyję. So! Basically tak, mamy te przyciski. Te przyciski obracają armatę. Musimy podpalić maczugę, podpalić armatę i trafić w bossa z kuli armatnej. Trochę chaotyczna rzecz. Goddammit. Krzesłem, poważnie krzesłem. Oj, dalej, Dan, podpalaj.
gaz ogólnie tak. Ognisko zgasło, ognisko zgasły. Na szczęście dobry ziomek, kapitan. Czekajcie, czekajcie. To na pierwszy, to na drugi. O mój Boże, jestem kuźwa głupi. Mam zastaraną zbroję smoka. Czemu ja kombinuję w ogóle kuźwa z bieganiem od ogniska, do cholery? Chcesz może Dan podpalić tą armatę? Nie? Dobra, okej. Okay. Zmiana planu, w sensie zmiana broni. Te szkielety mi troszeczkę przeszkadzają. Minimalnie wkurzające. Okej. Okay. I tak, przejęliśmy statek piracki w tym momencie. A to znaczy, że możemy iść spuścić pierdziel Zarokowi w jego prywatnych komnatach. Dobra. No, by the way, tak już prawie wszystkie kielichy zebrane. Który z herosów rzuci mi teraz jakiś... A, okej. Okay. Jakąś trochę bezużyteczną rzecz. Ziomeczek od miecza, wróć, od tarczy. I think this is because of my shield, yeah? But I have something else I can give to you. Something you may find very interesting. Żeby nie było, odnoszę wrażenie, że te linijki powstały, zostały nagrane, nim deweloperzy ogarnęli w sumie, co chcą tutaj powstawiać, ponieważ te linijki, gdzie nie dostajemy broni, one są ekstremalnie ogólne. Co to jest? Czemu kasa jest tutaj? Nieważne. Są ekstremalnie ogólne. Na zasadzie, o hej, Fortescue, dam ci coś. Dam ci coś. I tyle. Nic więcej. Nic więcej. To dziwne, ponownie. Czyż można było się śmiesznie ubrać, nie wiem, to w słowo zasadzie, o hej, ty biedaków przerdzewiałej zbroi, masz tutaj drobniaki, kup sobie coś lepszego, albo o, wyglądasz, abyś był o krok od śmierci. Haha, blink, blink. Wink, wink, w sensie. Może łyknij sobie tego, to napełni cię energią. I tak, przed nami... przedostatni poziom gry, mianowicie w sensie trzeci od końca, jeśli liczyć walkę z bossem. W każdym razie tak, przed nami leży Zaroka, sala wejściowa do leża Zaroka, ale z tym zmierzymy się w kolejnym odcinku, możliwe, że ostatnim odcinku mojej serii z gry Medieval. Na razie!